To jest zabawne, bo nikt nie pamięta, że ja grałem gdzieś, wiesz, znaczy gdzieś, no grałem w Nottingham, dwa razy wygrał Ligę Mistrzów. W Brooklynie, w Polonii, w Pogoni. No i mało ludzi to pamięta, tylko na przykład słyszę z trybun, o, kafe futbol, o, coś takiego, nie? To też jest zabawne. Niechlubna to była sceneria z chłopakami, no jeden jest aktualnie w Legii, a drugi jest trenerem, asystentem w Lechu. Artur mi później opowiadał, że płatki nasypałem na płaski talerz i mlekiem chciałem zalać, nie? I one delikatnie się wylewały. I później ta historia krążyła. To jest zabawne, wiesz, ale wtedy nie było. Teraz w eterze gdzieś tam słyszałem, że może mógłbym porozmawiać z tymi ludźmi, może by się udało, żeby radnym być na przykład. Nie? To też ja powiedzmy siebie nie widzę. Radnym Pruszkowa. Radnym Pruszkowa na przykład. Radosławie. No Sebastian, opowiadaj. Poza tym zobacz, to też warto pokazać, po tym moście przechodziliśmy 13 lat temu. Później wszystko właśnie chciałem od tego zacząć, że 13 no to lat ja ci temu, chciałem powiedzieć. Po tym mostku tam żeśmy szli i żeśmy rozmawiali. Ty byłeś jeszcze wtedy młodym piłkarzem Polonii Warszawa, ja byłem jeszcze młodym dziennikarzem. No miałem bardziej prosty, mi się wydaje. Football News chyba. Football News, no Orange'u, w Orange'u byłem. Było tego trochę. Słuchaj, dzisiaj jak siebie definiujesz? Jeszcze jako piłkarza profesjonalnego, czy tylko hobby playera, który w wieczystej, fajnym projekcie gra w piłkę, ale już jakby ta kariera taka profesjonalna na szczeblu centralnym jest gdzieś za tobą? Wiesz, to jest, by było dobre i fajne uwieńczenie, zakończenie tą taką piękną klamrą całości, to jak w momencie przechodziłem do wieczystej, to wszyscy mówili, o, gdzie on idzie, co on robi, gdzie odcinać. Emeryt. Emeryt, już tak powiedzmy, nie ma ambicji i takich rzeczy, to by było idealne dojść do szczebla centralnego. Najlepiej wiadomo, do najwyższej klasy rozgrywkowej, ale może być tak, że nie zdążę. Może być różnie, może mogą być różne okoliczności, ale jak widzę piłkarzy, wiesz, światowej klasy, no to potrafią grać po 40, 38, 9, a jeżeli by się wszystko udało, no chociaż jest różnie, nie zawsze jest tak, jak się to, jakby się pomyślało, jakby się chciało, to do ekstraklasy dojść i zagrać mecz. Jak sobie po tym mostku chodziliśmy? No ale pokazałeś ten mostek? Tak, później pokażemy. A, dobra, dobra. Później, ja wiem, że to jest główny bohater. Nie, to jest ważne. Mostek, jak ja to wiem. Kiedyś wyglądał budynek. Tak. To ta kariera, którą masz dzisiaj za sobą, ciebie zadowala, nie satysfakcjonuje? Huddersfield, Nottingham, chwila w Grecji, później Lech Poznań, Pogoń Szczecin. Jak to dzisiaj definiujesz? Patrząc na przykład na oferty, które miałeś, ale z różnych względów nie mogłeś z nich korzystać, na liczby, które osiągnąłeś, na to, co się mówiło, jak wyjeżdżałeś z Polski. Wiesz, czasami jest różnie. Jak poszedłem do Huddersfield, był menadżer, który powiedział, że zagram 44 spotkania. On po pierwszym meczu graliśmy z Arturem Borysem, był wtedy w Bournemouth. Odszedł nagle. No i wszystko runęło, nie? I wtedy może trochę żałuję, to jest jedyna chyba rzecz, o której jakby pamiętam, że mogłem odejść do innego klubu Championship, który mnie chciał. Dokąd? Do Rotherham, który, wiesz, jeżeli bym przycisnął, to do końca sezonu mógłbym tam zagrać. A później były takie próby ratunku, były rozmowy ze Śląskiem, z Jagiellonią na wypożyczenie, 3-4 miesiące. I w końcu nigdzie nie odszedłem i nie grałem rok. Kiedy ja wróciłem z Anglii, gdzie z drugiej strony ty, mogłem też zostać w Anglii, dostałem ofertę z League One, ale w pewnym momencie się zastanawiasz, mówisz, do League One, gdzie ja całe życie, no 5 sezonów Championship i że do League One, żeby iść, jeszcze na testy jakieś gdzieś tam indziej mi powiedzieli. No dobra, a wcześniej jak odchodziłeś z Polonii, były jakieś fajne propozycje, bo wiem, że Osasuna chyba Pampeluna wtedy. Ale Osasuna była, ale w momencie jak byłem w Brooklynie. A jeszcze w Brooklynie. Tak, jak jeszcze w Brooklynie i tam była kwestia rat, spłacenia rat, jakby to wyglądało. A dużo było takich propozycji, o, których żałujesz z perspektywy czasu? Byłem jechać na 2-3 dni takich, powiedzmy, takich testów. A nie wiem, czy w zasadzie, żeby sprawdzić mnie jako piłkarza, czy testów, żeby ocenić, co mogliby zaproponować. Bo kiedyś dostałem takie zapytanie, to trener był, który mnie znał i który chciał mnie do Rotherham, był w Leeds. I on się mnie zapytał, czy bym przyjechał na taki tydzień właśnie taki rozpoznawczy, bo jakiś tam czas mnie nie widział. Do Leeds? Do Leeds, on wtedy był w Leeds. Zapomniałem jak się... Ale w Premier League? Nie. Oni byli w Championship. Tak. Zapomniałem jak mam na imię, ale zapomniałem jak ma trener na imię, ale mam gdzieś w telefonie jego namiar. Podejrzewam, że już nieaktualny, ale no, było coś takiego. Miałem też rozmowę z Boltonem, wiesz, to były rozmowy wszystko w trakcie jak ja byłem w Nottingham. A jak już w Nottingham się oswoisz i jesteś w drużynie w Championship, podpisujesz jeden kontrakt, drugi kontrakt, oferuje ci ktoś trzeci kontrakt,
tak? No to też się zastanawiasz i nie do końca chcesz zamienić na inny klub, chyba że tu by było bardzo średnio, na inny klub na zasadzie, że tutaj, tam od nowa byś musiał wszystko zaczynać, nie? No więc ja zostałem, podpisałem 3 kontrakty. Jeżeli to była liga wyżej, to co innego, albo kraj zmienić do najwyższej ligi, to co innego. Tak, zadałem ci to pytanie i w sumie jak zwykle nie odpowiedziałeś na to pytanie, nie do końca tam sobie pogadałeś coś. Tak. Założyłem z góry w sumie, że jednej rzeczy żałujesz, że z Nottingham nigdy nie awansowałeś do Premier League. O, to są te pierwsze 2 lata, które byliśmy najbliżej, byliśmy w playoffach, a graliśmy w półfinale ze Swansea, a Swansea awansowało. Graliśmy z Blackpool, Blackpool awansowało akurat w tych latach. I mieliśmy mega pakę, jeżeli chodzi o charaktery, o drużynę, o podejście, o klimat pozaboiskowy też, no bo to czasami trzeba wyjść z chłopakami, zjeść obiad, spotkać się na jakiejś kolacji, gdzieś może na imprezie, można powiedzieć, jeżeli jest dobry mecz, potraktować się. I mieliśmy dobry klimat, no i się nie udało, nie? A później trzeci rok już był bardzo średni. Gdzieś skończyliśmy, nie wiem, w połowie stawki, czwarty to już walczyliśmy o spadek, jak to się mówi. Cytujesz swojego trenera. Nie, no kiedyś to słyszałem gdzieś w telewizji. A trener Smuda to powiedział. Lubię o coś walczyć, albo o spadek, albo o mistrzostwo. I później w 5 roku, nie wiem czy to nie menadżerowie, czy w 6, nie wiem czy to nie menadżerowie bardziej przycisnęli, żebym odszedł do Huddersfield, nie? A w Huddersfield, tak jak wspomniałem na początku, był moment idealny, bo kiedyś jeszcze nigdy czegoś takiego nie miałem, że ja zagrałem źle piłkę, a trener ochrzanił gościa, który pobiegł i to idealnie pobiegł. I później się śmiałem z kimś w szatni na ten temat, nie? No i on po tygodniu odszedł i cała bańka od razu się rozbryzło i nie grałem długo. Dziś jak jesteś w wieczystej i czasami po tych nierównych boiskach jak biegasz, to... Czasami? Często? Często. Spotykasz ludzi, którzy wspominają jakieś epizody, momenty twojej kariery i mówią... No właśnie nie, to jest zabawne, bo nikt nie pamięta, że ja grałem gdzieś, znaczy gdzieś, no grałem w Nottingham, 2 razy wygrał Ligę Mistrzów. Na Brooklynie, w Polonii, w Lechu, w Pogoni. No i mało ludzi to pamięta, tylko na przykład słyszę z trybun, o, kafe futbol, o, coś takiego, nie? To też jest zabawne. Czyli z tego nowego życia ciebie znają. No właśnie tak bardziej, nie, że niby ja teraz, że nagle się pojawiłem, a to przecież nie jest tak, nie? Ludzie, którzy dopiero może piłkę śledzą albo śledzą wieczystą z tego względu, że no takie chodzą słuchy, że się mówi o wieczystej, że buduje stadion, że jest drużyna, która wygrywa mecze w swojej lidze i dochodzi, idzie liga wyżej z rok po roku. I nie wiem, ludzie myślą, że ja nagle się pojawiłem, 34 lata, 35. Czyli nie spotykasz takich pojawiłem. Ludzi, którzy, tak jak ja pamiętają ciebie, jak ważyłeś 35 kilo. 35 kilo miałem grubą bluzę. I zagrałeś w Pucharze Polski z Groklinem. I finał na przykład, strzeliłem gola. Tego nie pamiętam. Barwa znicza. Ale wiesz, jak ludzie chcą pamiętać złe rzeczy, no to pamiętają, jak nie strzeliłem świetnej sytuacji, idealnej do strzelenia z Arką w finale Pucharu Polski. Ja akurat to pamiętam. To też pamiętasz. Nie, myślę, że w Poznaniu to pamiętają. Szansa Lecha, żeby to skończyć w 90 minutach, nie ma bramki! Tej retrospekcji nie dałem, bo to nie jest fajne, nie jest miłe dla mnie indywidualnie. Byłem tam na tym finale, pamiętam twoją minę. Nie no, powiem ci, miałem dramat taki, kurde, do dzisiaj. No zresztą dzisiaj też o tym wspomniałem, więc to nie jest tak, że mi nie siedzi w głowie. Aczkolwiek mentalnie dosyć długo pracowałem na tym, żeby takie rzeczy nie się działy, no bo to ci nie pomaga w niczym. Tylko negatywnie się nastawiasz, a to nie jest... No jednak trzeba iść do przodu, nie? No masz życie codzienne. Tak samo rozmawiamy teraz, nie wiem kiedy to pójdzie, ale rozmawiamy po przegranym meczu, no można powiedzieć klęsce. Oj, bolało cię, to też zabolało cię. Widzisz, no i wczoraj kurna, to jest... Ja się czułem, że byłem... Bo nie byłem w stanie nic zrobić. A nawet dlatego, już nie pamiętam, kiedy takie uczucie miałem. Wymieniliśmy kilka wiadomości i już widziałem, że jesteś totalnie nie do życia, więc zostawiłem cię. Bo... Wiesz co, już nie pamiętam, kiedy coś takiego... Chyba ostatnio tak się czułem, jak zerwałem wiązadło. I miałem taki dramat, że w głowie taka pustka totalna. I nie to, że rozkojarzenie, tylko taka niemoc. Wiesz, no trenujesz tyle lat i nagle przychodzi, ktoś cię ogrywa totalnie. I ty nie jesteś w stanie zrobić, to się zastanawiasz... O co tu chodzi, nie? Czy to jest to, czy idziesz w dobrym celu, w dobrym kierunku raczej, czy cały czas wszystko robisz jak należy, nie? Takie pytania dziwne, chociaż wiadomo, to nie jest indywidualny sport, ale byłem jednym z uczestników tego blamażu. Ty generalnie przez to piłkarskie życie przeszedłeś tak jakoś bez uwikłania się w jakieś nałogi, w jakieś problemy? No jedna awantura była kiedyś, no dawno temu, no to jeszcze jak zaczynałem, jak byłem małolatem, to jeszcze w ogóle nawet nie było. Znaczy nie wiem, czy się chwalisz tym, czy nie, ale była taka sytuacja, to są fakty, nie? To więc to ani się nie chwalę, ani nie żalę, tylko takie fakty, że... Relacjonujesz.
przekazuję tak informacje, jakby przywołuję to wydarzenie, co się wydarzyło na Ukrainie w 2008 czy 2009 roku. No jak nie miałem o to też zapytać. Niechlubna to była sceneria z chłopakami. No jeden jest aktualnie w Legii, a drugi jest trenerem, asystentem w Lechu. Średnio zacząłem z trenerem Benhakerem, bo on mnie zawiesił na jakiś czas, potem przyplątała mi się kontuzja. Wiesz, jak złe rzeczy, to się często przytrafiają, jakby kolejność jest taka. Bo to też może młodsi widzowie nie będą pamiętać. Na pewno. Jest mecz we Lwowie. Reprezentacja Polski ma grać z Ukrainą i grała z Ukrainą, tak. I dochodzi do pewnego ekscesu. Później na lotnisku trener Leo Benhaker zawiesza, jeżeli dobrze pamiętam, ciebie, Artura Boruca i Darka Dudkę. Tak, ale z tego co wiem, w pokoju było gęściej. Gęściej, no tak, było zaludnienie. No, powiedzmy, jeżeli są te zasady, przyrównujemy ten rok, to nie byliśmy nawet co 1,5 m² w pokoju. Było tam trochę więcej osób. Pokój był powiedzmy 5 na 7 metrów może, o ile dobrze. Full. Tak, full of people. Żeby tam troszeczkę nutkę dać języka zagranicznego. No tak to średnio wyglądało. Przegraliśmy ten mecz, jeszcze po meczu taki eksces, to, że to wyszło na wierzch. No, wiesz, jedna z poważniejszych takich... Szczególnie, że wiem, że to też chyba poza alkohol wykroczyło, że jakieś bieganie po hotelu, bo jakieś hałasy, jakieś tam, takie awantury. Czasami często jest tak, że cię pobudza bardziej, nie? Jak coś tam przesadzisz. No ja przesadziłem, ja przeprosiłem, wtedy ale czułem się winny. Ale co się stało? I też przewróciłeś się i cię odcięło? Czy tak jak Łukasz Todorczyk kiedyś na imprezie? Nie, ja powiem ci szczerze, że tak nie do końca wszystko pamiętam, ale Artur mi później opowiadał, że płatki... Nasypałem na płaski talerz i mlekiem chciałem zalać, nie? I one delikatnie się wylewały. I później ta historia krążyła. To jest zabawne, wiesz, ale wtedy nie było na śniadanie. Wtedy nie było. No Artur szedł na przykład bez butów, wiesz, bez klapek. Darek robił też swoje scenerie, ale to nie warto o tego przypominać. To też pozdrówki, Darek, nie wiadomo czy obejrzysz, ale pozdrówki. Będziesz wiedział co chodzi, pewnie się uśmiechniesz lekko. No i wiesz, no ja wtedy jako małolat, oni wyjechali za granicę i oni byli dalej w kadrze, a mi się przyplątało tam kilka rzeczy po kolei. Pamiętam, graliśmy mecz z Polonii, jechaliśmy do Łodzi i tam wchodziłem do autokaru, to było z 15 kamer, bo to takie zainteresowanie, bo już nie, że ja tylko że kadrowicz, że taka sytuacja i w ogóle, a oni wyjechali za granicę i później dopiero wrócili, jak wszystko ucichło, nie? Zainteresowanie wtedy było mocne, ale widzisz, tak to jest czasami, że zainteresowanie jest duże, jak coś się złego dzieje, nie? Albo jak dużo mega, dużo strzelasz bramek, no ale ja tak nigdy nie... Ale później, ale właśnie później po tej całej sprawie ani ty jakoś specjalnie w alkoholu nie gustowałeś, ani do kasyna nie, no ja nie zachodzisz, papierosów nigdy ciebie nie widziałem, żebyś... Nie palę, nie... Akurat wtedy taki był moment, byli chłopaki z Pruszkowa. Artur na ubrania też za dużo nie wydajesz, co jest jeszcze widać. Za Anglii, to jest jeszcze za... Co zresztą widać. Nie ma się co, nie będziemy oszukiwać tutaj fansów. Ale fakt jest taki, że to jeszcze nosiłem, jak grałem w Huddersfield. Nie, wiesz co, nałogów nie mam. No, czasami są jakieś różne rzeczy, jak jesteś młodszy, takie lekkie wygupy. Ale a na co wydałeś najwięcej jednorazowo? Nie mówię o inwestycjach typu mieszkanie, czy samochód, czy twoja restauracja, ale tak na głupotę. Wiesz co, chyba na kurtkę, skórę, tak, o ile dobrze pamiętam, z 15 tysięcy złotych. A to jest, no to tak i dużo Jacek Bąk nawet by nie mrugnął. No widzisz, no dlatego też, widzisz, też masz przykład, że inni grali za granicą i wydawali dużo większe pieniądze, a ja też nawet w tych kwotach jestem leszczem. Zadaję ci to pytanie nie dlatego, że mnie twoja garderoba interesuje, ale wiem poniekąd... Z tą bluzę mogę ci odejść. Rozmiarowo? Ja myślę, że rozmiarowo, szczególnie tutaj w okolicach boczki. Brzucha mogłoby się nie zmieścić. Ale ten suwak sobie rozepniesz. Słuchaj, ty dobrze zainwestowałeś pieniądze, które zarobiłeś. Czy tego nie wiemy, to tak naprawdę z przyszłości. A z tego co wiem, nie wiem czy zdradzisz, że to ty jeszcze w ogóle tak, funty co zarobiłeś to trzymasz, euro w Grecji co zarobiłeś to trzymasz, że w każdej walucie sobie tam... Euro mi rok później oddali dopiero, czy tam półtorej roku, no bo tam były problemy z oddaniem pieniędzy i też jakbym nie wziął prawnika, to bym podejrzewam ich nigdy nie otrzymał i tak dobrze wyszło, że to co podpisałem w kontrakcie, to wszystko dostałem. Ja choćby teraz ty, ja was z Australii jeszcze cały czas jednego miesiąca nie dostałem, ale to jest gra warta świeczki, no jednak, no, wiesz, podpisałem kontrakt, było tak, no byłem tam, jednak kontuzji doznałem, no to już nie mam wpływu. Też miałem gdzie indziej później odchodzić albo zostać w Australii, tego nie wiem jakby się wydarzyło, ale fakt jest taki, że dosyć wcześnie zacząłem inwestować z tego względu, że wiesz, no ja też dzieciństwo miałem średnie, no było tak, że tata przynosił 10, bo zazwyczaj
jeszcze 10 się dostawał opłaty, a 12 szedłem do sklepu i ja pani Oda tam pod koniec miesiąca i na kartkę się zapisywało, że chleb Majewski Renek, bo mój tata święty pamięci Renek miał, nie? I się zapisywało, albo się śmieję do tej pory z mamą, że do szkoły. Tutaj niedaleko też chodziłem do szkoły. Ale teraz moja córka chodzi tam, tu i miałem na przykład dwie kromki chleba bez niczego w środku, nie? To się zdarzało takie i rzeczy. I szanowałeś pieniądze. Nie, no szanowałem, dlatego dosyć wcześnie uznałem, że warto jednak inwestować w przyszłość samego siebie, bo nie będziesz grał w piłkę, wiesz, zawsze. Bo teraz w eterze gdzieś tam słyszałem, że może mógłbym porozmawiać z innymi ludźmi, może by się udało, żeby radnym być na przykład, nie? To też ja powiedzmy siebie nie widzę. Radnym Pruszkowa. Radnym Pruszkowa na przykład. Ja jestem posłem i chroni mnie immunitet. To takie mocno jest może naciągane w tym momencie, bo też nie możesz zostać, jeżeli jesteś czynnym piłkarzem. Ja nie mówię, że chcę kończyć, nie? Tak jak wspominałem wcześniej. Ale interesuje cię to generalnie, jak nie teraz... Ale nie, interesują mnie różne gałęzie, wiesz, nieruchomości, inwestycje, no teraz media, restauratorem zostałeś? Nie, restauratorem to nie, bo ja raczej nigdy nie byłem. Lubię smakować, nie? Smakować rzeczy, ale też lubię jak się kręci. Ja zawsze mówię, żeby się kręciło. Kręciło w zasadzie, że ludzie przyjdą, że jest kilka osób, które jest zatrudnione, że nie są problemy, tylko sytuacje, którą rozmową można rozwiązać. Dobra, to skoro jesteśmy tutaj na temacie knajpy, to ty brałeś udział czynny, no nie wiem, w procesie rekrutacji, doboru materiałów, właśnie... przygotowania menu, czy to wszystko twoja małżonka Kasia zadbała, a ty tylko udajesz, że to jest twoje? Nie, ja udaję, jestem dobry i Instagram. Sociale są moje, a ja udawanie, no jestem inwestorem całej tego przedsiębiorstwa, więc ja czekam, aż Katarzyna mi zacznie spłacać pożyczkę. Ja oczywiście się śmieję, ale no fakt jest taki, ale że... wiem, że to przeżywałeś, bo mieliśmy przez tygodnie non-stop mieliśmy jakieś rozmowy, a to dzwoniłeś, a się pytałeś, a jak otwarcie zrobić, a jak to zrobić, a jak tak, były rozmowy. Ciągle widzę, no, co jest najlepsze, ja się ciebie pytałem, a nie przyszedłem. Ale nie mogłem. No a wiadomo, no zawsze są okoliczności. Ja też mogłem nie przyjść, nie? Do siebie, powiedzmy. A super, no, ale zaangażowałeś się w to. Dużo się angażowałem. Tak, no podpytałem, żeby kilku osób jeszcze sądowałem, jakby z osób z branży hotelowej. Popatrzyłeś na mój brzuch i pomyślałeś, że muszę coś zjeść. Trzeba dużo zjeść. O branży gastronomicznej. O jedzeniu. Fakt jest taki jeszcze, że my zaczęliśmy od początku. Jeszcze mam zdjęcie Kasia w hełmie, jak jest dziura w dole i zaczęliśmy wszystkie po kolei rzeczy. To nie można powiedzieć, że ja nie żyłem tym, bo żyłem, bo to się zaczęło drugiego roku w Lechu i to było tak na zasadzie, że tu Kasia przyjechała, była jakby przetarg był, nie? I tam sobie ustaliliśmy cenę, do jakiego momentu możemy powalczyć, na co nas stać, nie? I ta cena, my tam w ogóle źle to obliczyliśmy, bo tam my powiedzieliśmy się... Bo ty w funtach liczyłeś. Ja źle to w ogóle policzyłem, bo nie, złotówki, a to kilkadziesiąt złotych nagle wyszło za metr. I my sobie policzyliśmy, że możemy dać jakąś tam kwotę, no nie wiem, teraz mogę... znaczy strzelam, bo tam nie ma co mówić o kwotach, że to powiedzmy była złotówka, nie? A Kasia przyjechała, wróciła do Poznania i mówi tak, ty słuchaj, Radek, wygrałam przetarg, to nie jest złotówka, ktoś inny by chciał to wziąć, może mu oddamy, nie? Dwa dni później mówię, ty, a w zasadzie czemu miałabym komuś oddać, jak to jest super miejsce, jesteśmy tu z Pruszkowa, zawsze chciałem otworzyć i ja mówię, oho, no zaczyna się. Teraz się zacznie. Będzie trzeba tą kubkę w funtach ruszyć. Tak, już po wszystkim, już z kieszeni, ze skarpet, z tych świąt Bożego Narodzenia trzeba było to wszystko powynajdywać. Garnuszki wykopywać. Garnuszki wykopywać spod drzewa tutaj niedalekiego, wziąć sakwę i trzeba głęboko i mocno spojrzeć na to. To też jest najlepsze, że na początku się umawialiśmy w ogóle na inną kwotę, to ta kwota wyszła 5 razy więcej, wiesz, no i to słuchaj, też... miłość nie jest tania. I to też, tak, to jest druga sprawa. No ale też się zaangażowałem, wiesz, od samego początku i jak trzeba było, chodziliśmy do miasta czy do starostwa, trzeba było rozwiązywać problemy różnej wagi, no były i problemy i były też, dlatego to się tak ciągnęło. Zapytam ciebie jeszcze o te media, bo to jest tak, że wielu byłych piłkarzy przelatuje przez te media. Jedni są nudni, drudzy są ciekawi, trzeci jak Wojtek Kowalczyk czasami aż za dużo powiedzą, ale są bardzo wyraziści. Przez 22, jestem, nie? Moje pytanie do ciebie brzmi... Czy chcę ciągnąć? Tak, czy to jest dla ciebie pomysł na przyszłość, czy ty kolejne, nie wiem, 10, 15, 20 lat chcesz być w mediach, czy na razie to jest tylko dla ciebie atrakcja, jak już będziesz miał 15 biznesów, będziesz radnym Pruszkowa, to już powiesz nie, no w sumie nie chce mi się gadać, odpowiadać na te pytania i skupię się na... A być radnym, restauratorem, każdego rodzaju, właścicielem balonu. Tego takiego dmuchanego, co do góry idzie jeszcze, nie? Kiedyś rozmawiałem na ten temat też z gościem, który sprowadził to z Dubaju, ale... Balon chciałeś? Balon, ale nie, to jest zupełnie inna sprawa. Nie, nic nie chciałem.
ale wiesz co, nie, no mi się też to podoba, no lubię, chciałbym pojechać na mecz i skomentować mecz na żywo, nie, jakiś taki poważny, duży mecz, albo do studia pójść, powymądrzać się, powygadywać rzeczy, które widzę, które obserwuję i albo to się spodoba, albo nie. A znasz się na piłce? Próbuję, wiesz, naprawdę wiele meczów oglądam w weekend, jak się przygotowujemy do poniedziałku, no to jest 8 meczów, które musisz obejrzeć, tak naprawdę, nie wiem, czy programy są, gdzie musisz wszystkie mecze obejrzeć, no a u nas jest tak, u nas tak znaczy jest. U nas, no u ciebie, z którego gościem jestem programu. Pozdrów sędziego Musiała. Panie Musiał, jak musiał, to pozdrawiam. Częstym. No ale płacimy, wymagamy. Wymagacie, tak. To ja nie narzekam, więc to też mnie posuwa do tego, przysuwa do tego, posuwa żeby do tego, być na bieżąco. Żeby być na bieżąco i cały czas oglądać, wiesz, ale też pojechać na mecz jest inna sprawa. Zrobić wywiad, tak jak tu się spotykasz, też jest miłe, też jest fajne, też jest atrakcyjne. Ostatnio rozmawiałem z jednym z youtuberów, żeby jeździć do klubów. Na przykład, to też jest ciekawa rzecz. Kiedyś z Filipem Surmą, jak zaczynałem w kanale, zaczynałem i to trwało rok, bo później przyszedłem już do innej stacji, gdzie właśnie wspominałeś Cafe Football, no Polsat i zacząłem tam robić rzeczy, komentować też, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Znaczy wracając do pytania, bo trochę chaosu wrzuciłem, 10-15 lat trudno powiedzieć, czy to tyle potrwa, ale mówię, że chciałbym się w tym kierunku rozwijać i coraz to nowsze rzeczy robić. Filmy kręcić, jeździć po ludziach, jeździć na mecze, no wiesz, no to jest fajne, lepiej tak żyć niż monotonia, że codzienność. Czasami jest dużo tych rzeczy, że na przykład w jednym momencie masz maile z 4 różnych od gałęzi, ja to mówię gałęzi, czyli na przykład nie wiem, nieruchomość, restauracja, bar, klub i jeszcze jedziesz na trening. Nie? Więc... No dobra, ale właśnie fajnie podprowadziłeś to do pytania. Proszę, prawie tak jakbyśmy się umówili. Bo ty dalej jednak jesteś piłkarzem i to jest jakby źródło dochodu. Zarabiasz według mediów godnie, w wieczystej. Nie przeszkadza ci to wszystko skupić się na piłce, że w poniedziałek o 20 musisz być w Krakowie w Interii, ale przepraszam, w Pruszkowie masz restaurację, o której myślisz, tu masz balon, o którym za chwilę będziesz myślał, tutaj jest jeszcze inna rzecz. Żyjesz na 2 miasta, czy na 3 miasta i nie przeszkadza ci to w skupieniu się tylko na piłce? To wprowadzę taką lekką nutkę nostalgii. Kiedyś, jak mój tata odchodził w 2014 roku, dosyć mocno, intensywnie trenowałem z trenerem mentalnym. I rzuciłem taki temat, że ja wiedziałem, że to się wydarzy kiedyś, nie? Bo znaczy nie masz terminów, ale było wiadomo, bo już to wszystko do tego zmierzało. I dosyć mocno, intensywnie zacząłem pracować nad tym, żeby się skupić na piłce w Anglii. Chociaż tego ja nie opowiadałem, bo to nie ma co opowiadać, nie? Zacząłem od 2012, to jeszcze było wszystko okej, okay, w ogóle. Później się potoczyło, jak się potoczyło w złą stronę. I w pewnym momencie był taki temat, gdzie się mocno nad nim skupiliśmy, że Anglia to jest piłka, Polska to jest powrót, zajmujesz się tatą. I w klubie to rozumieli, ja co tydzień grałem w pierwszym składzie, na 2 dni przylatywałem do Polski z tatą, wiesz, byłem cały czas 24H, rozmawialiśmy później przez telefon i cały czas byliśmy w tym kontakcie, nie? I udało to się do tego dotrzeć, że umiałem rozgraniczyć te dwie rzeczy, nie? To jest, teraz jest wiele lat później, ale nadal pamiętam, jak zaczynałem te lekcje, jak ćwiczyłem, jak szkoliłem się, jak działałem w tym kierunku, żeby właśnie umieć niektóre rzeczy oddzielić. I to mi się udało i to też, znaczy udało, no, w pewnym sensie mi się to udało, bo czasami jest tak, no, że jestem w Krakowie, a tu jest Pruszków, ale nie jest tak, że myślę, że na treningu biegnę, jak podać piłkę i ty ciekawe, czy dzisiaj kupili ten kurczak w glazurze, czy lemoniada zeszła na przykład. Nie, to nie jest tak. To też, żeby tego źle nie zrozumieć. No jest Katarzyna, żona, która działa i tutaj czuwa i ona to tak naprawdę, to był Kasi pomysł i Kasi to jest przedsięwzięcie, a jestem tym takim, wiesz, dodatkiem się kręcę, taki, wiesz, przybiję tutaj piątkę, gdzieś tam zadzwonię. Ja pokazałem, że wiesz, kartę przyciągasz. Kartę przyciągam, nie, bo ja charytatywnie działam, ale ja też to lubię. Ty, ja kiedyś też sprzedałem buty do Chin, do Francji, to też kiedyś chyba może komuś opowiadałem, chyba, a nie, my jeszcze wcześniej rozmawialiśmy. To też byłem z kumplem, z którym teraz właśnie mamy jedną ze swoich rzeczy i ja gadałem z ludźmi, z Chińczykami, z Anglikami, z Francuzami. A wszystko po angielsku. Kupił te twoje buty? Ty, no sprzedaliśmy z 50 par. Z jednym z kolegów. No to jak na Chiny, to jest niedużo. Ale nie, no jednym z dostarczyciół. A ty wiesz, że tam ponad miliard ludzi mieszka. Tam na przykład wysłaliśmy 10 par, nie? Ale 50 par sprzedałem. Dla mnie to było dużo. Zobacz, no nie wiem, czy w ogóle ktoś się takimi rzeczami kiedyś interesował. A później na przykład sprzedaliśmy gdzieś masło orzechowe do kogoś, do jednego z katerii. To też jest zabawne, ale ja wtedy grałem w Lechu. No więc to nie jest tak, że ja
nagle sobie wymyśliłem, że coś będę robił i próbuję to oddzielić. Nie, nie, to wszystko było przygotowywane. Bardzo Ci dziękuję. No ja też. Muszę Ci powiedzieć, że to jest dowód, że była smaczna, bo wypita praktycznie do... Tak, zobacz. Nie chciałem, wiesz dlaczego nie wypiłem do samego końca, bo nie chciałem siorbać. Tak. A, że głupio było, tak? No tak, przy tym, bo mówię, zostawiło tak, więc no trzymam kciuki za tą knajpę, a... Za piłkę jeszcze możesz trzymać też. Piłkę to sobie dacie radę, bo na pewno już do trzeciej ligi awansujecie. Czekamy. Oby ta ekstraklasa, oby ta ekstraklasa. No to jest fajne, fajnie by to wszystko wyglądało i dobrze tak utrzeć tym wiesz, co wiedzą. Po raz kolejny, bo jak już wyjeżdżam do Anglii, mówili, że wróci z podkolonym ogonem, co jest najgorsze, co można usłyszeć. Za mały mówili, zdanie. Pamiętam to. Za mały na Anglię, za mały, z podkolonym wróci, skopią go. Tak, i później ci, co mówili, też nie wiem, czy wrócili, to już to nie ma znaczenia, po prostu ja mam taką wewnętrzną satysfakcję i ja się cieszę, że coś takiego jest, że ja chcę, wiesz, udowodnić, nie? To udowadniamy. Dziękuję. O, to też ładna, tak zwane te klapki, nie? Pięknie, no i super. Zrobimy teraz. Ludzie, nie ma.